Mamy wąskim tutaj w kolejnym materiale i w tym materiale przedmeczowym, bo dzisiaj jest mecz Polska-Ukraina, zamierzam wam powiedzieć o swoich typach, jak moim zdaniem może to wyglądać i czy damy radę. Zaczynajmy. Zacznę od tego, że wczoraj się dowiedziałem, znaczy dzisiaj się dowiedziałem, że Polacy już są na miejscu. Już zakończyli 3 godziny temu trening specjalny przed, tak był nazwany, nie wiem czy to specjalny, przed meczem z Ukrainą. Wojtek Szczęsny na pewno w tym meczu nie zagra. Zagra albo Artur Boruc, albo Łukasz Fabiański. Szkoda, że Wojtek nie zagra. Wojtek bardzo jest dobrym zawodnikiem, wyszkolonym technicznie. No ale cóż, kontuzja wykluczyła go z gry. Mam nadzieję, że wyzdrowieje i będzie walczył dalej. Cóż do pozostałych zawodników, mam panowie prośbę, wszelkie co najmniej 3 gole byłoby dobrze, bo dzisiaj słyszałem taką teorię na Polsacie, że musimy jednak z Ukrainą wygrać, pomimo tego, że Ukraina gra o przysłowiową pietruszkę, więc nie rozumiem, czemu mamy wygrać, ale myślę, że nawet jeżeli zremisujemy, to przejdziemy dalej, bo tak jak Niemcy mamy 4 punkty, z grupy B już jedna drużyna odpadła, nie pamiętam która, a moje typy co do strzelców, no chciałbym, żeby w końcu w tym meczu trzecim strzelił Robert. Chciałbym, żeby strzelił Bartosz Kapustka i Milik na przykład, albo Grochicki, Kuba. Okazek strzelą po jednym, każdy z tych 4, które wymieniłem, byłoby też fajnie, dobrze. Nie wiem, na ile drużyna przeciwna jest wyszkolona technicznie, ponieważ nie dotarłem do takich źródeł, ale wierzę, że polski naród będzie tym 12 zawodnikiem i damy radę do boju, Polsko! Jakby to powiedział klasyk. Z tego, co się też wczoraj orientowałem, na stadionie będzie Krzychu Golonka z programu Turbo Krzych z YouTube'a. Bardzo go pozdrawiam. Cieszę się, że jeden z naszych, w sumie z mojej ekipy youtuberów, znaczy nie jest moim kumplem, ale jakby jest w tym samym zawodzie co ja, znalazł się tam, był na meczu z Niemcami, także bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że oby tak dalej. Mam nadzieję, że kiedyś również zagram sobie z Turbo Krzyżem. Nie wiem jak, bo no jakby się ja grać no, nie mogę, chyba że będzie mi strzelał bramki w pewien sposób. To wtedy być może to uwiecznimy, rzucimy na kanał, jeden, drugi, zobaczymy jak to będzie. Dlatego was serdecznie z tego miejsca pozdrawiam i dawajcie swoje typy na dzisiejszy mecz na godzinę 18 na 3 kanałach.
Polsat, TVP 1 lub 2 i TVP Sport, na którym kanale to będzie komentował mecz Izak, kolejny youtuber, liver. Także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych materiałach. See ya!